Witam Was tutaj, cześć, witam wciąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Hitka z PlayStation 4. Miasto Szczęścia, Miasto Ogrodów, jak tam zwał, tak zwał. Ja też mam te dwie nazwy, więc już tymi mówię. Mam nadzieję, że dzisiaj mikrofon się nie zepsuje, tak jak w poprzednich odcinkach. Najwyżej będziecie mieli znowu kolejnego timelapse. I jeżeli będzie tak psujcie, jak psuje się, no to będę musiał nagrywać osobno dźwięk, osobno wideo i później w miarę możliwości jakoś łączyć. No zobaczymy. Czarno na to widzę, ale miejmy nadzieję, że jakoś z tego oczywiście wyjdziemy. No ma, co dużo mówić, zaczynamy. No i tak, mamy nasze, tutaj sobie skończyliśmy w tu, właśnie na tym naszym dworcu. Popyt się nam właściwie prawie całkowicie skończył, co jest najmniej ciekawe. Okej, okay, widzę, że ludzie też ładnie z tego korzystają, więc jestem zadowolony. Jak będę oczywiście z tego korzystać, to zobaczymy później, ponieważ nasze linie dopiero co powstały. Tak, tu jest stacja metra. I żeby nie było, ja będę tutaj jakoś postulował o tym. Postulował o to, żeby tutaj tą stację metra podpiąć do całej sieci. I to właśnie teraz zrobimy. W sensie tak, tą stację, bo tu jest dosyć duży, ładny, wolna przestrzeń. I nie wiem właściwie na co ona czeka, bo ona raczej nie powinna być taka pusta. Możemy tutaj postawić właśnie, o, to byłoby w sumie dobre. Możemy tutaj właściwie postawić bibliotekę. Tak, to jest biblioteka? Tak, biblioteka. Biblioteka zawsze nigdy za mało. Ja biblioteki to akurat ludzie uwielbiają. Więc proszę bardzo. Macie tu bibliotekę. I w tym mi... Czemu jesteśmy na mieście? Co jest? A, i ogólnie jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Słuchamy naszego, mojego jednego z ulubionych radia. Oczywiście Space and Smata. Właśnie, a po to po niedługo się pojawi znowu z powrotem seria z Snowfalla. Bo się znowu zbliża zima. Tak, niestety domyślam się. Mogę się domyśleć, że część z was... O nie, zima, nie, tylko nie to. Nie, albo jak to Snowfall, ta seria, w której się nigdy nie zmieniają pory roku. Tak, mam na myśli oczywiście tą serię. I tak, zanim zaczniecie tutaj krzyczeć mały dzieci w ogóle, czemu nie kolejne metro. Metro powinno się akurat niedługo pojawić, więc nie wiem. Wy pewnie jesteście już po odcinku z metra, a ja jeszcze go muszę dla was opublikować tego dnia, kiedy ma się opublikować. A mi się na razie nie chce dojść do komputera, żeby włączyć wysyłanie. Ale jak już to wyśle, to wiadomo. Będzie cieszył wszystkich. Akurat teraz będę dla was publikować o tym placu konstytucji, więc dosyć ciekawe, mi się wydaje. Mimo, że o tym chyba nikt jeszcze nic nie robił. No, to tak, tu będzie nasza stacja. Jesteśmy na bardzo dużym minusie i nie podoba mi się to, ponieważ chyba jednym z warunków naszej wygranka jest konta poniżej, powyżej 1. No właśnie. No właśnie. Czy my już zrobiliśmy wszystko? No nie to. Tak! Nie, jesteśmy blisko. Niedługo decyduje dzieła architektury, będą samoloty towarowe. O Boże. I ktoś teraz mi... Nie, naprawdę, ktoś mi wytłumaczy, co tu się wydarzyło, że tu jest taki duży... w dół. To mogę ja wam podnieść, ale... Ale bynajmniej nie to. Ostatnio spłaciłem kredyt jeden. Czemu? Co tu się wydarzyło? Nasz przemysł... Chyba, że nasz przemysł przestał zarabiać. Ale nie, on zarabia ładnie. Znaczy tak, ponieważ nie mam popytu, to dowodem się, owszem, dzisiaj zajmiemy tym przemysłem, ale zacząłem od tej stacji metra. Ja wiem, że ostatnie odcinki to jest... O! No widzę, że robi kolejny odcinek z metra. No dobra. Tak ostatnio wyglądają moje odcinki, ale spokojnie, to się w końcu kiedyś skończy. Nie no, oczywiście. Tu sobie dorzucimy jedną stację jeszcze. Bo sądzę, że tu będzie akurat dosyć dobre miejsce. Takie do połączenia tego wszystkiego. To tak, stąd... Tu będziesz się skręcać i tu będziesz się skręcać. Stąd będzie połączenie tutaj. I stąd tu, tak, ta stacja niestety będzie musiała sobie pójść. Ale to chyba nie będzie dosyć duży problem, jak mi się wydaje. A, no teraz tak, musimy zrobić pauzę. Usunąć te obydwa przystanki. I tylko tyle się właściwie zmienia. Na głównej linii. I wyburzyć teraz tak, tutaj tunel. O, już zarabiamy 42 tysiące, no to świetnie. Ale nie, możemy trochę rozwinąć nasz przemysł, ponieważ on właściwie nie był rozwijany od zalania dziejów, bym powiedział wręcz. No, no i tutaj to wybierzmy sobie. Nie, aż tak to nie. Aż tak dobrze się nie bawimy. Ja się zastanawiam, czy to naprawdę... Ja wiem, czemu tu jest taki wielki ruch na tej ulicy teraz. Bo tutaj się ciągnie nasza autostrada. Dobra, to przeciągniemy sobie jeszcze tą autostradę. I ona się tutaj kończy i teraz to ma dosyć duże chyba wytłumaczenie, czemu to tak wygląda. Tak, metro potrafi robić różne dziwne zakręty. Ale oczywiście metro będzie tutaj dojeżdżać, tutaj się zatrzymywać i tutaj też na tym przystanku.
O, dokładnie. I w tę stronę tak samo będziemy je tutaj puszczać, żeby się oczywiście zatrzymywało, bo co to by było metod, gdyby się nie zatrzymywało na takich ważnych stacjach jak te tutaj. No już nie mówiąc oczywiście o tej, bo ta stacja to jest czysty szał, jeżeli chodzi o komunikację. No to tak, to mamy zadania. Tak, tu w ogóle jeżdżą te linie bambajowe. I my może... Tutaj nie ma siadła, co nie? Nie ma. Ale to może kiedy indziej. Tak, bo tu w ogóle jest te przejście nasze dla pieszych i tak widzę, że tak... Coś tu się chyba nie udało. I tak naprawdę nieźle się nie udało. To się tutaj możemy sobie zrobić faktyczne dojście, ale... Mi się wydaje, że tu było więcej dojść. Zaczynając od tego, że to, czekaj, możemy sobie zrobić, no powiedzmy tak dotąd, stąd tutaj zrobić sobie zejście i tak dalej. I tutaj będzie schodzić to w dół. Dobra, no i powiedzmy, że na razie jest dobrze. Dobra. Czy ktoś tu korzysta z tej stacji metra? No, widzę, że całkiem ładnie obwitnie. Tak, ta stacja metra się mi bardzo podoba, że jest dokładnie wykręcona. A dzięki temu, że opatentowałem teraz nowe sposoby, że można faktycznie je wykorzystywać, no to nie wiem, jak to się korzysta. Tak, może ewentualnie sobie przesunę tutaj kiedy indziej, bo na pewno nie dzisiaj, stację tam. Tak, w ogóle jakby ktoś jeszcze nie wiedział, tutaj dojeżdża na autobus, o, właśnie jedzie. I on jest naprawdę całkiem rozchwytywany, ponieważ tutaj na tą górkę nic nie wjeżdża. No to tak, reasumując to, co przed chwilą powiedziałem, tutaj trzeba puścić autostradę. W sensie tak, żeby nie było, ta autostrada się tu gdzieś tutaj skończy. Tu, gdzie jest ta pętelka aktualnie. I właśnie to jest dobry pomysł, by tą ulicę tutaj, tędy się tutaj ciągnie, te bambaje dociągnąć tutaj, żeby one miały tutaj... I tu byśmy zrobili taką stację przesiadkową, tramwajową. No to jest całkiem niezły pomysł. To zróbmy jedną połowę odcinka z tego, a drugą połowę z tamtego. No tak, żeby nie było. Obniżmy pod... nieźle możemy kupić te kawałki. Nie, no wiadomo, możemy jeszcze kupić dwa, ale na razie nad tym nie myślimy. Bo ja nie wiem, czy ja właściwie będę chciał kupić tutaj jeszcze jakieś kawałki. Dobra, obniżmy na razie te podatki. Bo to nie. Dobra, telefon jest w miarę naładowany. No to tak. Stację tą kolejową, pasażerską, bym postawił gdzieś mniej więcej tutaj na tej równi, tak żeby właśnie nasze pociągi pasażerskie mogły ładnie wjechać na tą linię i te drugie też tutaj jakoś w miarę wykręcić się, a też z drugiej strony tak bym to postawił, żeby ładnie to się podciągnęło do naszego węzła kolejowego, bambajowego. No to chyba i tak na jedno wychodzi. Co mi tu miga jakiś messenger? No. To wyrzucę go i będzie git. No to tak. No to zacznijmy od tego. To będzie ciekawy węzeł. I prawdopodobnie go zaraz wam streszczę w tym lapsie, bo... No jak już myślę sobie, co ja bym tutaj nie zrobił. I jakby to ładnie nie wyglądało... No to chyba nie muszę tłumaczyć. Żeby to wyglądało za długo. Dobrze. Co tu już mówić? Zapraszam was na ten lapsa.
Witam Was tutaj po przerwie. Jak widzicie, zrobiliśmy sobie całkiem ładny węzeł. Zrobiłem tutaj też od razu ten węzeł. Tutaj autostrada jedzie, właśnie biegnie górą. I tutaj do tego miejsca. Tu... No nie jestem zadowolony z tego. W sensie, jestem przekonany w 100% tak, że tutaj będzie się korkować. I prawdopodobnie później, wcześniej czy później, tylko na razie mi się już nie chciało tutaj przykręcić. To zrobię to rondko. Takie na idealne, tak jak tutaj jest ładny wjazd i wyjazd na 3x3. Ale póki co, dobra, mogę tylko to, nie wiem, przerobić już w tym momencie, bo to nie da, akurat da się na szybko. Natomiast przy tym jeszcze tym z góry trzeba więcej pokombinować. Już nie mówiąc o tym, że to jest strasznie nierówne te rondo. Wiecie, bo ono jest tutaj raz, że jest w górach zrobione, a dwa... Trudno było je tutaj jakkolwiek wypoziomować. W sensie, ja próbowałem oczywiście, tak, żeby nie było, ale to nie jest takie proste. Na takim terenie. O, teraz jest to. Dobra. I teraz tak, jedyne co trzeba byłoby zrobić to stąd tu zrobić zjazd. No i powiedzmy, że gdzieś dotąd i tutaj sobie wjechać. Natomiast tutaj z tej strony będzie trudniej, więc jeżeli to sobie wywalimy, to w teorii... Dobra, no bo nie wiem jak to inaczej to możemy zrobić. Chyba cały czas jest w kółko. No dobra. Kółko. Tak, na kółku. Nie. O kółku na razie nie. Stąd będziemy sobie czekaj. Tutaj dajmy sobie o, zjazd. Raz, dwa. I stąd tu po prostu ładny wjazd. Dobra. No i sądzę, że takie tutaj o. Takie coś będzie jeszcze lepiej tutaj oczywiście z tym wszystkim funkcjonować. Tutaj to już możemy normalnie zrobić. Oczywiście będą ścieżki jakieś tutaj się jeszcze rozchodzić. A póki co sobie zmienię taką jedną ścieżkę, oczywiście z rzutkami. Raz, dwa, trzy. I będzie iść do tego parku. Bo tu mamy ten park, jeżeli ktoś już nie pamięta. Ale taki postawiliśmy, jesteśmy znowu na minusie. I widzę, że nie, on nie miał ogrzewania, tak, to miasto nie miało ogrzewania. Zaczynam gubić, które miało ogrzewania, które nie miało ogrzewania, tak? Bo tutaj to widzicie, się trochę tam kręci, zmienia i w ogóle. Da, no. Tak teraz się zastanawiam, bo tutaj jest jeden autobusik, który wyjeżdża w tym miejscu gdzieś, że my właściwie moglibyśmy go tutaj gdzieś wpuścić. Tak jest stąd. No, to może go tutaj wpuścimy. Może już nie ma sensu, żebym tutaj się jeszcze ciągał i w ogóle po tym mieście jeszcze. O! I ten też tutaj wskoczył, przyspieszył. No dobra, możemy go tutaj wrzucić właściwie. To dla mnie dużej różnicy nie robi. Słuchaj, czekaj, usuniemy ten przystanek i ten przesuniemy, nie. Przesuniemy sobie go tutaj. O. I na razie sądzę, że jest całkiem nieźle. Tak, bo ten sobie tu przyspieszył i obydwa teraz żaden tutaj tędy nie jedzie. Właściwie jakbyśmy zrobili tutaj jeszcze drugą stronę, ale drugą stronę jest ten park, bo to przy tym padku na razie jeszcze będę kręcić i wtedy byśmy mogli zrobić, żeby całkowicie to już wyminąć. No ale widzę, że jedą nasze bambaje już pierwsze. Tak, to jest taki niezły jeden mega punkt przesiadkowy, bo raz. Łączy sobie linię właśnie tutaj stąd, jadące obydwie z dwóch kierunków. Dwa, łączy sobie dwie linie, które jedą z tego właśnie tutaj IT naszego wysokiego. Trzy, jest pełen węzeł komunikacyjny pociągowy i drugi jest połączony koleją jednoszynową tutaj. One są połączone tam koleją jednoszynową, czy ona tutaj się ostanie? Tego oczywiście wam nie powiem, bo no nie sądzę. No nie sądzę, żeby ona się ostała, bo... No, bo to jest... Znaczy, ona pewnie tutaj będzie przez jakiś czas, tak? A później zobaczymy, jak będzie. No, i tutaj na razie te bambaje widzę, że jakoś ładnie jeszcze mnie kursują. O, i tu jest już 5 osób. No, to widzimy. No, to widzę, że jest funkcjonuje to. Tu jest mega węzeł i widzę, że ludzie korzystają z niego. Tak, bo tutaj trochę przy pociągach też pomieszałem. Jeżeli ktoś się ogląda uważnie, to może zauważył. Więc jest trochę pomieszane przy tych... Przy wszystkim tu jest właściwie pomieszane, ale jak widzicie, teraz to trochę dopełniło to miejsce. Bo jest tutaj teraz mega węzeł, pociągi i wszystko zostało właściwie tutaj już załatwione. I powinno działać całkiem nieźle, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no to właściwie w tym miejscu to mamy wszystko zrobione. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. I ponieważ popyt jest, jaki jest, czyli właściwie go nie ma, to moglibyśmy się zająć niczym innym niż... No właśnie, naszym przemysłem. I chyba tak my się teraz zajmiemy, bo tak, bo tu ogólnie zajmiemy sobie tylko... Dajcie mi chwilę, przebuduję to, żeby tutaj ten kanał mógł płynąć dalej.
Chwilka minęła, jak zawsze oczywiście to jest bardzo krótka chwilka. Tutaj zrobiliśmy sobie tak, no woda się będzie pompować szczerze stąd. Zanim nastąpi to wiadomo, chwilę potrwa to. Natomiast tak, właściwie to możemy to przyspieszyć. Włączając kolejne to tutaj. Co ma problem? Budynek zalewany, akurat to nie jest duży problem. Ponieważ to akurat dobra wiadomość. W ogóle tutaj jest niezła akcja. Ponieważ cała woda, o widzicie tutaj jakąś spiralą, płynie do wpompowywania się tutaj. To jest bardzo ciekawe. No, ale to dobrze. To dobrze, ponieważ jest to świetne miejsce i niedługo prawdopodobnie nawet będzie nam brakować tego miejsca. Ponieważ nie mamy tak dużo tego wykorzystywanego. W ogóle tutaj strasznie dużo ludzi, turystów przyjeżdża do naszego... O, widzicie tutaj nasza stacja meta. No, przechodzi ósme po tej pewnie, bo jest strasznie wykorzystywana. Nasze programy, no ten akurat nie miał dobrego kursu, ale będą tutaj oczywiście wykorzystywane już za chwilę. I tak, mieliśmy się zająć trochę tym się zajmiemy. Nie w jakimś wielkim znaczeniu, ponieważ nie mam jak tego zrobić. Więc teraz, no ma to już nie będę robić timelapsów kolejnych, bo i tak było ich strasznie się dużo, bym powiedział. Więc na razie sobie po prostu to wszystko przerzucimy w inne miejsce, tak, nie będzie tego tamto i owszem tego wszystkiego. I na razie to sobie wszystko wyrzucimy, żeby dojeżdżało w inne miejsce. Tak. Wy stąd jedziecie tutaj taką autostradą przemysłową. Tutaj. I tutaj, dobra. I tak samo tutaj będziemy sobie trzeba zrobić. O. I to powiedzmy, że czekaj, możemy zrobić coś jak linie pomocnicze i będzie to jeszcze ładnie wyglądać. O! A jak? No i dotąd dojedziesz sobie i tu mamy do wyboru. Albo będzie tak jak właśnie przed tym chciał to się zrobić, albo się w ogóle nie zrobi. Dawaj, spróbuj. No, to tak ci się podobało. Teraz ten drugi nie chciał wjechać. Nie, na pewno nie trzeba tutaj dojechać i tu wykręcić. No właśnie. Tak jak myślałem, no bo stąd tu sobie zrobimy dojazd i stąd tu sobie zrobimy ręczny dojazd. Ręczny dojazd, czyli kręta, stąd linie pomocnicze, połącz, stąd wyrzuć i stąd jeszcze raz kręta. Cyk, cyk. I powinno to być całkiem nieźle teraz zorganizowane. Tak, jedyne co nam teraz nie będzie działać, to jest oczywiście nasz budynek ten tutejszy. I ten budynek na razie nie mam na niego lepszych pomysłów niż tutaj po prostu kawałek drogi to zmienimy i go po prostu tutaj przystawimy. Chociaż jest jedno lepsze miejsce, gdzie można było. Wyburzyliśmy ten cały kurczę segment, a on tutaj by idealnie się odnalazł, bo wiecie, to nie ma nic lepszego. To poczekajcie, dajcie mi chwilę. Tak, znowu dajcie mi chwileczkę, w ogóle my cały czas mamy ten nas, bo cały czas jesteśmy na pauzie. Przebuduję tutaj ten węzeł, żeby dało się wjeżdżać do niego i wracamy oczywiście. I oto jest nasz nowy węzeł tutaj przesiadkowy. W sensie, no widzicie mniej więcej jak to wygląda. Taki dosyć duży, ładny, pokaźny węzeł. Tak, do niego teraz się zastanawiam, że tutaj właściwie tylko jednej głównej rzeczy brakuje. Bo jak już sobie popatrzymy na niego i się nim zaczniemy zachwycać, to zaczniemy myśleć, a jak tam ci ludzie jadą? Halo? No właśnie. I teraz tylko im puszczę tutaj jakąś linię autobusową, bo to według mnie chyba mimo wszystko będzie dosyć ważne. Autobus zacznie stać się tutaj i sobie gdzieś tutaj będzie jechać. Tymi głównymi ulicami nawet mogę mu tutaj podać nawet parę przystanków. To jest w końcu taki normalny będzie autobusik. Tutaj będzie mieć ostatni i stąd będzie prosto jechać do... O, no właśnie. Gdzie będzie mniej korkował to? Coś chyba autobusy i tak mimo wszystko rzadziej wyjeżdżają niż to. Tutaj z przystankiem po tej stronie i stąd będzie jechać oczywiście sobie ładnie prosto tutaj. Przystanki powinny być po drugiej stronie do tego węzłu, tych węzłów. I tutaj... Czekaj, gdzie byśmy go mogli puścić właściwie? Tu nie. Chyba nie, to chyba byśmy go tutaj wykręcili. O, jak się by tu wykręcił przypadkiem. Bardzo dziwnym oczywiście szpotkiem. Czekaj, bo tutaj jedzie ta droga. Tak, my tu sobie wykręcimy ten autobus, bo widzę, że on by tu miał niezłą ekstra drogę, jakby jechał jak jedzie. To tak, dalej tu jak już sobie on pojedzie tędy, to dorzućmy mu tutaj przystanek obok stacji metra. I dojedzie sobie tu, z tym, że przerzucimy tą linię tutaj. O, to jest pewnie, czemu on jedzie na okrągło?
To też jest jakaś ulica. Zakaz? Nie wiem. Ale ewidentnie nie lubi coś tej drogi. Dziwne. To jest bardzo weird, jak to się mówi po angielsku ładnie. Dobra, może tak to zrobimy. Dobra. No to tu widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Dorzućmy sobie, żeby nie było, że nic nie zrobiliśmy z tego przemysłu, co mieliśmy przez cały dzisiejszy odcinek. Powiedziałem, że się dzisiaj trochę tym zajmiemy, więc żeby nie było, że jestem gołosłowny, proszę bardzo, macie tutaj ciach. Tu będzie na razie taki chwilowy dojazd, żeby był jakikolwiek po prostu. Dobra, stąd czekajcie, tu. Zróbmy dojazd, o! Autostrada to będzie wyciszona, oczywiście autostrada, tak, żeby nie było. Dajmy im jakąś ścieżkę też pieszą. Tutaj. Stąd. Czekaj, nie. Już niech będzie tak, jak jest tutaj od strony tej drogi, to może być trochę, może będzie oddechu. No, macie tutaj ścieżkę i, tak jak mówiłem, nasze miejsce. To tak, to sobie przestawimy, ich miejsce pracy. Pocztę też na razie sobie przestawimy tutaj. No i stąd to już właściwie po prostu wielkie plantacje lasów. Ciach. I proszę bardzo. Tak, po drugiej stronie miejsca jest tam punkt ten taki jeden punkcik. Ja widzę, że on trochę ładnie tutaj rozwalił to. I tak, na pewno to nie będą palmy, a to akurat mogę ręcznie zmienić. I tak, oczywiście to może być nawet bóg, cokolwiek, tylko nie palma, bo jak ja tutaj będę widzieć palmę, to ze mnie będą wychodzić różne rzeczy i nawet nie chcę komentować jakie. No tak, tutaj ewidentnie nie ma nic, co by miało właśnie nawet rozwijać nasz przemysł, to sobie po prostu damy taką drogę. Czekaj. Tak, i tutaj te budynki takie właśnie służb, czy jakieś inne rzeczy poustawiamy. To tak, ciebie byśmy wrzucili tu. A co nie? Ciebie sobie postawimy, no tutaj. Tak samo będzie policja postawiona. Czekaj, gdzie jest policja? Tu jest policja. A straż pożarna się zmieści wtedy? A, straż jest duża. No to straż tylko będzie, no to trudno, już nie będzie. I tutaj dorzućmy sobie, żeby nie było, że nie jesteśmy pro właśnie tutaj przejścia. To też bardzo macie pro przejścia. Tu dojdźmy sobie, czekaj, czy tu przejdzie? Nie, tu nie przejdzie się. No to tutaj czekaj jeszcze raz, stąd aż dotąd dojście, tu będzie przejście tym bokiem i dalej to już sobie jakoś wykręcimy. Nie, na pewno nie im pomóc nie trzeba, one mi teraz w niczym nie pomogą, a wręcz bym powiedział, że mogłoby być trochę gorzej dzięki nim. Nie to, że coś nowego, tak, rzecz jasna. To poczekaj, jeszcze raz, siatka nam pomoże akurat, bo tutaj jest raz, dwa, po prostu sobie skopiujmy wysokość tego. O, nawet możemy sobie w sumie rzeczywiście zrobić tutaj takie przejście. Takie dziwne, ale ciekawe przejście. Dobra, stąd jest połączenie. I stąd tu będziesz sobie oczywiście już schodzić. Całkiem ładnie w dół. Gdzie tutaj już się opuści, by wręcz powiedział na sam dół. Teraz tylko tu sobie zróbmy, żeby to jeszcze wykręcało. Tak. Tak, tu widzę, że jest jedna policja. I nie wiem, co z tym fantem zrobić. Dobra, niech będzie. Nigdy chyba policji za mało. Jeżeli dobrze nie mam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy byśmy mogli ich na cokolwiek innego przestawić? A nie, bo tu ich w końcu nie ma. No to dobrze. To dobrze, bo faktycznie i rzeczywiście tam zapomniałem, że ich tutaj w końcu nie postawiliśmy, bo nie mieliśmy jak. No, tu sobie tak i tu byśmy sobie zrobili po prostu. O! Taki zakręci. Dobra, no i tak, widzę, że jakiś tutaj. Jakieś ciśnienie jest, w sensie, że jakaś woda stąd wypływa i całkiem nawet pnomy mogą sobie tutaj w miarę płynąć. Czy ktoś korzysta z tych pnomów? Korzystają, bo tu widzę, że jest 36 osób, które płynie tu, no dobra, ale to jest tylko długa linia. Natomiast drugą linię, no, w drugą stronę to wątpię, żeby było aż tak dużo, chociaż zawsze wiadomo, ktoś tam się powinien znaleźć, a tu są na przykład dwie osoby. Tak, no bo tutaj to zależy od ludzi, tak. Później powinni z tego więcej korzystać. Natomiast tutaj, z tego co kojarzę, tak, tutaj na razie nic nie będziemy stawiać.
Dobrze, co tu dużo mówić, ja nie będę już więcej przedłużał tego odcinka, bo i tak tutaj się naprawdę bym powiedział dużo, dużo, dużo działo. Jeżeli odcinek Wam się podobał, możecie kliknąć łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwonek, aby nie przegapić kolejnego materiału, w którym będziemy sobie tutaj dalej robić ten scenariusz, w którym właściwie teraz tylko musimy polegać na tym, żeby handel się rozwijał, ale jak może ktoś zauważył w dzisiejszym odcinku, tak, bardzo się też zastanawiałem, czy kupić nowy kawałek ziemi, ale się powstrzymałem. Bo jeżeli nie będę takiej potrzeby, to nie będę w to zbytnio ingerować. Dobra. Na koniec zerknijmy sobie, jak tu korzystałem z naszych linii pociągowych. Okej, ta linia jest co najmniej rozchwytywana, bym powiedział. O, się zupełnie teraz ten pociąg. Czemu pociąg towarowy? Okej, ja nie pytam. Po prostu nie pytam. Pociąg towarowy stwierdził, że sobie przejedzie po prostu tędy. Jeżeli nie będzie mi korkować linii, to nie ma co nadudzić. Tutaj widzę, jest przepełnienie. Dorzućmy sobie jeszcze jeden pociąg. Dobra. Kolejna linia. Nie, tutaj jest całkiem nieźle, bym powiedział. Się ładnie, szybko zapełnia, ale nie jest tak źle. I tutaj ta linia, która jedzie tędy, tędy, tędy. Tutaj sobie już to podciągniemy sobie dotąd. Dobrze. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś sobie robiliśmy to. Cześć!